Proszę Państwu, chcielibyśmy dzisiaj pokazać troszeczkę inną stronę naszej niepodległości. Wiadomo, że 1918 rok, 11 listopada kojarzy nam się typowo z odzyskaniem niepodległości, a my chcielibyśmy pokazać tą drugą stronę, czyli jak to się wszystko zaczęło. Od powstania przede wszystkim Kościuszkowskiego w 1794 roku. Drodzy Państwo, nie chciałbym znowu za bardzo rzucać w historię, bo tutaj też nie wszyscy są historycy, nie wszyscy by chcieli aż tak dokładnie wszystko wiedzieć, ale praktycznie co 30 lat zrobiliśmy jakiś zryw historyczny, czy to powstanie styczniowe, czy ewentualnie listopadowe, ale zaczęło się od powstania Kościuszkowskiego, a zarazem skończyła się polskość jako taka, bo w tym powstaniu, właśnie kościuszkowskim, po tym powstaniu właśnie rozebrano nas już na części pierwsze i właściwie Polski już nie było. Powiedzmy sobie szczerze, w tym okresie też my, albo właściwie Kościuszko, już wprowadził pewne rzeczy, które zmieniły świat nie do poznania. Dlatego, że, drodzy Państwo, Kościuszko nam się kojarzy przede wszystkim z przywódcą powstania właśnie kościuszkowskiego, z gościem, który wszedł w naszą historię bardzo mocno, a tak naprawdę to nie był człowiek, który się wziął znikąd. On już w tamtym okresie czasu, powiedzmy sobie szczerze, już był w Stanach Zjednoczonych i walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. On przyjeżdżając do Polski już był człowiekiem, który na niejednym froncie zęby zjadł i dlatego jego przede wszystkim wybrano na dowódcę naczelnego powstania właśnie. I w 1794 roku zaczęło się od Krakowa, gdzie Kościuszko powołał, przede wszystkim pierwszy raz się to zdarzyło, powołał Armię Chłopską. Prowadził uniwersały, które przetrwały praktycznie do naszego XX wieku. Nie wzorował się tylko na tym, co się u nas w Polsce było, bo powiedzmy sobie, szlachta miała zaścianki, miała swoje chłopstwo, i nimi rządziła w ten czy w inny sposób. Dlatego prawdopodobnie to powstanie upadło, bo on uderzył w chłopstwo i chciał uzyskać przede wszystkim od chłopów żołnierza. I tu, drodzy Państwo, uniwersałami pozwolił chłopom, którzy wstąpili do wojska, do tego, żeby ewentualnie uzyskać jakieś względy od panów, więc w tym czasie szlachta nie bardzo się garnęła do tego powstania. I on, wzorując się właśnie na armii Stanów Zjednoczonych, miał taki zamysł, żeby powstała normalna armia, ale zarazem powstała tak zwana milicja, która zaczepnie rozrywałaby powiedzmy wrogów. My tutaj przygotowaliśmy dla Państwa różne eksponaty z tamtego okresu czasu, z tamtego i zarazem po okresie tego powstania bardzo dużo Polaków, no bo wiadomo, że to powstanie przegraliśmy, bardzo dużo Polaków uciekło na zachód. I była taka możliwość, że tam mogli się zorganizować przy Bonapartym i stworzyć własne organizacje wojskowe, co oczywiście Napoleon bardzo chętnie wykorzystał, organizując czy to wojsko, czy to piechotę, czy to ewentualnie konnice, na wzór po części Polski i pozwolił nam w zamysłach, że dzięki temu, że będziemy walczyli przy jego boku na odzyskanie polskości. Dlatego jesteśmy ubrani tutaj w mundury, które w tamtym okresie czasu przy Napoleonie jak najbardziej się kojarzyły. Czyli to mundur Krakusa. Jest to taki bardzo nietypowy mundur, bo na dzień dzisiejszy oni istnieli, ta formacja istniała około 2 lat, więc jak sami zauważyliście, jest no troszeczkę dziwny. Mamy też ułana Księstwa Warszawskiego, naszego przywoza. Mamy mundur Szwoleżera, to ja jestem w tym mundurze Szwoleżera, ale mamy też strój z okresu powstania styczniowego, też wzorowany na wojskowości, ale jakiś zgoła inny. I drodzy Państwo,
wtedy, w tym okresie czasu, tu później będzie sobie można podejść i my ewentualnie opowiemy o tym, co tu mamy w drugiej części. Natomiast chciałbym tylko jeszcze raz przypomnieć, że to wszystko zaczęło się od powstania Kościuszkowskiego. Że to właściwie po tym powstaniu był trzeci rozbiór Polski i tak zaczęła się nasza tragedia, która trwała ponad 100 lat. Ja na razie miałbym dla Państwa wszystko. Myślę, że przy drugim wejściu poopowiadamy trochę o broni, którą tu Państwo będziecie mogli dotknąć. Poopowiadamy, jak to działało i jak ewentualnie my skutecznie stosowaliśmy ją na polu walki. Na razie dziękujemy.